Po długich dyskusjach, co ważniejsze, wodociągi czy teatr, Kraków podjął decyzję. 21 października 1893 roku otwarto nowy teatr miejski. Gmach zbudowany w modnym wiedeńskim stylu zaprojektował Jan Zawiejski. Budynek miał się odtąd stać symbolem dynamicznie rozwijającego się miasta. Panie profesorze, dlaczego takim zaskoczeniem było powierzenie Tadeuszowi Pawlikowskiemu funkcji dyrektora Nowego Teatru Miejskiego w Krakowie? On nie miał żadnego przygotowania do pracy w teatrze, przygotowania profesjonalnego. Nie był aktorem, nie był reżyserem, nie był kierownikiem literackim ówczesnym teatru. Sam Pawlikowski był taką osobowością, indywidualnością, był, no, bardzo nie lubię powiedzieć, postacią charyzmatyczną. Dał teatrowi dwudziestowiecznemu, dał aktorów, dał przedstawienia i dał świadomość, że reżyseria to nie jest jedno z rzemiosł teatralnych, tylko że to jest sztuka. Pawlikowski chyba też dał polskiemu teatrowi XX wieku repertuar nowy. Dał repertuar nowy i coś innego. I dał wrażliwość na ten nowy repertuar. Właściwie to, jeżeli się spojrzy na aktorów, którzy decydowali o tym, co to był teatr polski, a także reżyserów, a także scenografów w pierwszej połowie XX wieku, to są ludzie, którzy w dzieciństwie, w młodości oglądali przedstawienia Pawlikowskiego. I to jest Juliusz Osterwa, to jest Leon Schiller, to jest Karol Frycz, to jest Wanda Siemaszkowa, Irena Solska. Czyli ten gmach pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego zrodził właściwie polski teatr XX wieku. On pokazał też zupełnie nową pracę z aktorami. To znaczy on mówił o tym, że nie ma innych aktorów jak charakterystycznych, to znaczy tacy, którzy się nie mieszczą w żadnym amplua. Spotykał się z aktorami często w restauracjach, że się piło sporo alkoholu, ale zauważyłem to już za życia Pawlikowskiego pisano, a także po śmierci, że to wszystko było po to, że Pawlikowski obserwował tych ludzi, kiedy oni byli swobodni, kiedy oni nie byli w sytuacji, jakby powiedzieć, zawodowej, tylko prywatnej, i obserwował szansę, co się w tych ludziach kryje, i jego decyzje obsadowe były bardzo często zaskakujące, ale one właściwie powstawały dzięki tym, no, jak pisano, pijaństwom, które on z własnej kieszeni fundował. Wielka dyrektorska mądrość. Teatr Tadeusza Pawlikowskiego związany był z wielkim ruchem artystycznym Krakowa i Galicji przełomu XIX i XX wieku. Przedstawiciele młodej Polski uważali go za wyraziciela swoich tęsknot, marzeń, ale i słabości. Najwyraźniej czuć to było chyba 31 stycznia 1899 roku podczas premiery dramatu Jana Augusta Kisielewskiego W sieci, z wielkimi rolami Ireny Solskiej, Wandy Siemaszkowej, Ludwika Solskiego i Władysława Romana. Była to opowieść o uwikłaniu młodych artystów, szalonych Julek, w sieciach filisterskiego, mieszczańskiego Krakowa. Rzadko kiedy miałem przeżyć teatr jako najoczywistszą rzeczywistość. Jak na premierze tego dramatu W sieci. Na widowni ukazał się nagle ten nowy, młody Kraków. Ale jakiś bardzo smutny, posępny, prawie że tragiczny, tą swoją wewnętrzną szarpaniną, jałową, a bolesną tęsknotą za czymś wielkim, za życiem,
którym można nadmiar kipiących, ale niestety nietwórczych sił wyładować. Ten Kraków kiepskiego fin de siècle, taniego blichtru, wiedeńskiej secesji i altenbergowskiego snobizmu, a równocześnie bohaterskich wysiłków, by się z sieci Starego Krakowa wyzwolić. Ile ja tych szalonych Julek widziałem naokoło, a ile tych Jurków, tego autoportretu Kisielewskiego, ale bez jego talentu. Oto kolejna legendarna instytucja Młodej Polski. Kawiarnia Jama Michalika. Od roku 1904 działał tutaj kabaret Zielony Balon. Jego gwiazdami byli Tadeusz Boiszeleński, Leon Schiller, a pierwszym konferansjerem, autor w sieci, Jan August Kisielewski. Jama Michalika. Jakie wspomnienia, jakie skojarzenia? Bardzo bogate, bo to było prawie 20 lat obcowania w tym lokalu z tymi wszystkimi wspomnieniami tych, których karykatury wiszą, które obrazy wiszą. To nie zostaje tak wymazane, tego się nie da wymazać. Kraków kojarzy się z takim pojęciem, ten młodopolski Kraków, a potem również myślę i dwudziestowieczny, kojarzy się z pojęciem cyganerii artystycznej. Co to znaczy? Cyganeria to byli ci artyści trochę przeklęci, wyklęci przez społeczeństwo, których charakteryzował i strój odpowiedni, czyli peleryna. Peleryna, która musiała być i na zimę, i na wiosnę, i na lato, i na deszcz, i na słote, i na śnieg, i na mróz. I po to, żeby schować dziewczynę pod tą peleryną, żeby się nakryć tą peleryną. I czasami zdarzało się, że musieli sprzedać tę pelerynę i wtedy był dramat wielki, osobliwy. Mówiła pani, że pod peleryną skrywano również dziewczyny, kobiety. Tak. Jaka była to były te rola kobiet? Modelki, które za parę groszy pozowały im. Dopiero w okresie Młodej Polski Akademia odrzuciła gipsowe akty i gipsowe portrety i dała żywy materiał. A w ogóle rola kobiet w tamtym środowisku jaka była? No, w środowisku młodopolski była zupełnie niesamowicie ważna i zupełnie różna od wszystkich epok, które mówią o Polkach kobietach. Cały XIX wiek w tych trochę tymi kirami przykryty był i nagle te kobiety wyzwoliły się, otoczone tymi artystami, aktorami i całą atmosferą, która wtedy się tworzyła. A Rudowłosa Solska? Rudowłosa Solska była bardziej szalona, bardziej rozedrgana na wszystkie przeżycia. Pierwsza naga kobieta na polskiej scenie. No, one lubiły się rozbierać. Wszystkie. Minęło ponad 115 lat od premiery w sieci Kisielewskiego. Kraków nadal jest taką siecią pożerającą szalone julki, które siedzą wokół nas? Nie, chyba już nie jest. Kraków raczej jest siecią, której szalone julki rozkwitają.
Ale też jakby z tego rozkwitania chyba coraz mniej wynika. Znaczy, to się stało chyba pewnym sposobem bycia, który funkcjonuje jako osobny poziom społecznego teatru w takich miejscach, jak to, w których w tej chwili jesteśmy. Tamten Kraków miał przede wszystkim bardzo wyraźnego przeciwnika. Czyli ta energia, która była wzbudzona w całym środowisku artystycznym, która była energią buntu i niezgody, wynikała z konieczności odrzucenia bardzo silnej i bardzo wyrazistej kultury mieszczańskiej, blokującej rozwój artystyczny, blokującej przemiany obyczajowe, blokującej drogi kariery dla takich dziewcząt jak Julka. Podstawowa różnica między ich a naszymi czasami polega na tym, że owszem, przejmujemy ich gesty, przejmujemy ich przestrzenie, przejmujemy czasami ich estetykę, natomiast nie mamy wiary w to, że da się zbudować przez sztukę jakikolwiek nowy świat. Wtedy mówiono, że każdy filister chce mieć swojego artystę, a ci może to odwrotnie. Jeśli każdy artysta chce mieć swojego filistra albo odkrywa w sobie filistra. Bardzo pewnie by chciał, natomiast pytanie, czy są jeszcze prawdziwi filistrowie. Jadę za szybami śmierć, wsiaków to życie takie złe, nie już nie będę więcej pić, jutro inaczej zacznę żyć. Kraków osacza? Tak, z jednej strony to jest atmosfera, która jest bardzo slow, to znaczy wszystko się dzieje wolno, mamy na wszystko czas, ale z drugiej strony jest to atmosfera, która niekoniecznie sprzyja tworzeniu. Znaczy to jest atmosfera, która śmierdzi historią. To znaczy trzeba być czujnym po prostu, żeby nie popaść w pewnego rodzaju statyczne działanie. Czyli tak naprawdę to, o czym moderniści mówili, te problemy, które były formułowane w okresie Młodej Polski, konflikt między artystą a filistrem, pewne uwikłanie w rozmaite sprawy małego miasteczka, jakim jest Kraków, to wszystko jest aktualne nadal. Trzeba być tego bardzo świadomym. Znaczy, to nie jest coś, co nie pozwala tworzyć w Krakowie. To nie jest coś, co nie pozwala dzielić się sztuką, dzielić się tym, co się tworzy, radować się z tego. Ale to jest coś, co trzeba być tego świadomym i trzeba z tym walczyć. Znaczy, każdy człowiek ma coś takiego, że dąży do tego, żeby było bezpieczne. I w Krakowie w tej chwili jest bardzo bezpieczne. Pornografia. O, co łaskawa pani. Dekadenci. O. Lubują się w takiej orgiastycznej wyobraźni. Gdzie nas to zaprowadzi? Do ogatania. Tu ma pani odpowiedź. W przepaść. O Boże, no jak? Nie pojąć takiego arcydzieła? Co zostało z młodopolskiej artystycznej szamotaniny w Krakowie? Prawdopodobnie tylko dobrze ucukrowana legenda, która świetnie sprzedaje się tłumom turystów.